Hej, siemanko, witajcie, z tej strony Square i witam was dzisiaj w The Forest. Niestety nie jesteśmy w naszej bazie, którą miałem zbudować, a jej nie zbudowałem, ponieważ był nowy update i troszkę zepsuli niektórych rzeczy, troszkę naprawili. Na przykład jak wszedłem sobie... Poluju. Jak sobie wszedłem po update'cie do gry, wszedłem sobie do mojego zapisu i w ogóle... Chmury miałem takie czarne, pikselowe, bym tak powiedział. Było widać piksele tam, więc słabo. No i ogólnie było źle. Nie wiedziałem, czy jest dzień, czy noc. Jak się przespałem, to wszystko minęło, ale no słabiutko naprawdę. Nie wiem, dlaczego się tak stało. To jest pierwszy raz, który się tak stał. W którym się tak stało. Kanibali tam jest mnóstwo, po prostu to jest chyba zła miejscówka, bo tam jest mnóstwo kanibali, po prostu z dziesiątki mi ich przyszły, znaczy dziesiątki, no jednego zabiłem, potem drugiego, w sumie to były dziewczyny, więc jedną i drugą zabiłem i przyszli jej lub ich koledzy i następni ci ciężcy przyszli, znaczy ciężcy, no tamte ziomeczki przyszły i nie, i od razu się stamtąd wyniosłem. Mam nadzieję, że kiedyś tam wrócimy i to dokończę budować, bo nie dokończyłem tego budować, ale no naprawdę troszkę słabo, że tam jest tyle kanibali. Wracam do mojej starej miejscówki, w ogóle chciałem tam zbudować sanie, żeby móc te drzewo przenosić szybciej, ale po update'cie w ogóle tam nie ma patyków, no w ogóle, tylko leżą na ziemi i trzeba je zbierać i ten, a jest ich mało, nie ma tam mojej farmy patyczków, gdzie mógłbym sobie zbierać, także słabiutko. Kolejny raz mówię słabiutko. I w ogóle pozdrawiam moją koleżankę, która chciała być pozdrowiona, więc pozdrawiam cię, Asiu. No, ale wracając do gry. Co ja chciałam powiedzieć? Wracamy do naszej starej miejscówy. Tam miałem dużo żarcia w sumie. Ale dobra, najemy się już w naszym domku. I co dzisiaj będziemy robić? Tego jeszcze nie zaplanowałem, ale co... O ja pierdolę! Poluju? Nie, jednak nie usunęli ścian. Szkoda. W sumie. Mojej jaszczurki już chyba nie odzyskamy. Tam nie dobudujemy, więc no słabiutko, nie ma co w sumie robić. Aczkolwiek coś tam chciałem robić, tylko nie wiem co. Co doszło? Doszło to, że możemy sobie budować takie rzeczy jak płot z kości. Możemy zbudować sobie taki pojemniczek, nie pojemniczek, tylko koszyczek na kości i na strzały, no to na strzały to było. Jeszcze nam doszło jakieś tam coś tam na te... Na broń chyba to doszło, nie wiem, ponieważ tego jeszcze nie próbowałem. Ten dom możemy w sumie wysadzić, bo jest niepotrzebny, aczkolwiek zniszczę to. Nie wiem, co teraz robić. W ogóle troszkę się pozmieniał wygląd budynków i w ogóle. Tak mi się wydaje bynajmniej. Pójdę chyba sobie zjeść i coś mieliśmy robić, ale nie jestem pewien co. Nie wiem. Chyba zrobię cięcie i sobie przypomnę po prostu, bo nie wiem. Dobra, pozbieram sobie z mojej farmy wszystkie rzeczy. W ogóle muszę sobie wziąć pojedełko, pojemniczek na moje jagódki. Okej. Kolejne. Wiem, co mieliśmy robić. Znaczy, tak sobie zaplanowałem. Pójdziemy teraz, ponieważ jest podobno nowy jacht. Znaczy, podobno, no już nawet widziałem go. Znaczy, nie na sejwie, tylko niestety w filmie. Ale widziałem i idziemy tam dzisiaj. Kurde, nie chciałam tego. W ogóle coś zepsuło się z kataną, że ja, bynajmniej u mnie, nie mogę ścinać w ogóle... A, jeszcze miałem zjeść. Że nie mogę rozcinać ciał kanibali w ogóle. Więc trochę smutno,
Oczywiście tylko kataną, bo normalnie siekierą mogę, ale tak to nie. Dobra, tak więc idziemy na plażę i widzimy się już na plaży i muszę znaleźć jeszcze jacht, nie wiem czy tu jest. Dobra, ale widzimy się na plaży. Okej, siemanko, robimy opening skrzynek. Co nam wydropi? Mamy tutaj batona i szmatę. Co nam wydropi tutaj? Leki, spoko. Fajny opening. O, jeszcze tutaj mamy jedną skrzynkę. Otwieramy, co nam wydropi? Mamy batona i szmatę. Nic ciekawego nam nie wydropiło. I idziemy do jachtu. O, jeszcze żółwik. Oluju. Dobra, bierzemy sobie. Oluju. Głowę żółwia, ale fajnie ją trzyma. Dobra, nie, nie potrzebna mi jest głowa żółwia. Dobra, będziemy się jeszcze gdzieś budować, bo tamte dwa domki mi nie wystarczą. Znaczy, w sumie jeden, bo tam tego nie dobudowałem, jak możecie zauważyć. W lewym dolnym rogu. Ponieważ nie udało mi się, dlatego że tam jest mało patyków i nawet nie zbudowałem sani, jak możecie też zauważyć. Więc słabiutko. Na jachcie jest podobno, znaczy podobno, no widziałem to, kurde, czemu ja mówię ciągle podobno? Widziałem zejście na dół. Ale co jest w środku? Chyba jakaś kuchnia. Jak wejść? Halo, halo, halo? O, wszedłem. Dobra. Mamy gazetkę z napisem jacht, no to już widziałem. Tam już można. Fajne to jest w sumie. Aha, odbijają nam się drzewa. Nie, no spoko. Drzewa, nie, przecież widzę tu dużo drzew, nie? Fajnie, spoko. Okej, ja nic nie mówię przecież. Chyba, że to jest tak specjalnie zrobione, ale nie sądzę. Okej, tam jest jakaś łódka chyba. Z niej chyba nie można korzystać. Już. Oni gotowali głowę. Miś. Batoniki. Biblia. Tutaj chyba. O, tu, no można tu spać. Tu jest pod wodą widok, ale nie można wejść na to łóżko, czy można? Nie można niestety. Szkoda. Czyli ogólnie taki mały jachcik. Aczkolwiek drogi. Mapa tu jest rozwalona. Poszukiwany chłopiec, coś tam, coś tam. Ale da się zabrać tą mapkę? Albo jakąś ją złożyć? Chyba nie. To jest mapa. Jakieś zaznaczone punkciki tu są, ale. Oluju. Illuminati. Iluminackie trójkąciki. Dobra. Czy tu. Tu jest jeszcze jedna sypialnia. Mamy skulonego człowieczka, który nie żyje. Niestety. Mamy mutanta. No szkoda. Fajnie było, jakby można znaleźć jakiegoś żywego człowieka, aczkolwiek pewnie bym się bardzo. O, coś nowego, jakieś nowe zdjęcie, jakieś nowe zdjęcie. Miś. Miś, ten miś, który tu jest, którego się nie da zebrać. Może to był miś naszego dziecka, a nie, on nie miał misia, chyba że teraz w nowym wstępie jest. Dziecko ma misia, ale nie wiem, nie sądzę. No szkoda, że nie można znaleźć żywej osoby tutaj, no niestety. Aczkolwiek musieliby bardzo ją dopracować, żeby ona robiła to, co chcemy, znaczy, żeby można z nią się jakoś komunikować w ogóle. Ale to by było ciekawe, no, ciekawe naprawdę. No to co, to wszystko na tej wyspie, tak? Znaczy na tym jachcie. Chyba tak, no to co, lecimy sobie stąd. Tam była jakaś łódka, to pójdę do niej. No nic, no na jachcie nic nie ma ciekawego. Znaczy tylko zdjęcie misia. Nowe. Wszystko. Ciekawe, kiedy będzie można znaleźć swojego. Znaczy, czy stamtąd było widać łódkę, której tu nie ma? Poluju. Nie no, chyba nie ma tu żadnej łódki, po prostu. Nic wielkiego. To są jakieś wodorosty. Czy to są wodorosty? Nie, nie wiem. To są raczej glony. Glony to się nazywa? Nie wiem. Dobra. Czy mamy jakieś skrzynki jeszcze? Bo zrobiłbym chętnie opening. Także w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, nic ciekawego. Nie ma, niestety.
No niestety nie ma. Dobra. Opening, co nam wydropi? Uwaga, uwaga, leki i kanibal. Oto Louis, Pago. Jaki hardcore. W ogóle zobaczcie to. Leki, wydropił nam leki. Patrzcie. Nie mogę go pociąć. No, tak się dzieje. Mogę go pociąć. Magic. Dobra, ale utopmy ciało. Żeby reszta kanibali się nie skapnęła. Też go opuściłem? Nie, nie mam go, mam go. Dobra. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Dobra, zabijemy sobie tego żółwika. Żegnaj. Fail. No, Luju, no. O kurde. Jaki hardcore. Rzucił mięsem. On rzuca mięsem. Dobra, mięsa mamy chyba ponadto. Openingi kolejne, nie patrzymy tam. Jednak spojrzałem. Dobra. Kolejny opening. Nawet dwa na raz. Nic ciekawego. O, tu chyba są flary, tak? Czy co to jest? Flary. Mogłem się tego spodziewać. W sumie się spodziewałem nawet. Kaniem. Żółwie. Pójdziemy jeszcze wysadzić to, bo tam pod drzewem jest takie coś do wysadzenia. Jeżeli mam bomby, ale dynamit chyba mam. Jeżeli mam to wszystko, wejdę tam czy nie? Halo. Chyba nie wejdę, ale spróbuję tędy. Dobra, wszedłem. Słońce świeci. Już jest zachód. Będziemy wracać pewnie w nocy i pewnie skończę ten odcinek. Pewnie będzie krótki, pewnie. Ale pewnie będzie pewnie trochę nudny, pewnie. Domek mój chyba jest tamten. Tamten to jest ten o tamtam w górach, który jest na razie niedostępny, bo jest tam dużo kanibali. Szkoda, że tu nie można wejść, bo chętnie bym wszedł tam na drzewo. A jednak można. Jednak można. Dobra. Tutaj zawsze chciałem wejść. Nie wiem czemu, ale wszedłem. Osiągnąłem swój cel. Mam bomby. Jej. Pięknie bardzo. Mogę je przyczepić i uciekać. Zaraz wybuchnie. Wybuchła bomba. Co mamy w środku? Uwaga. Super. Zegarek. W ogóle zrobię sobie bomby. Nie wiem, co to był za dźwięk. Nie wiem. Dobra, teraz już umiem robić bomby. Zrobię. Dobra, robimy dalej te bomby. Walololololo, chodź tu. Ale jestem, co ja robię? W ogóle nie wiem. Wtedy w którymś z jednym w jednym z odcinków nie potrafiłem zrobić bomby. Halo. A, mam pełno bomb chyba. Tak, bo zrobiłem wszystko. Dobra, no to bomb mam chyba pełno. No to co, wracamy do domciu. Jest ciemno i nie wiem, czy będzie... O, właśnie, musimy iść na tą wyspę, bo tam jest jakaś jaskinia. Ale to już w następnym odcinku sobie pójdziemy. Także myślę, że odcinek wam się spodobał. I chyba tutaj zakończę, bo w następnym odcinku tutaj... Znaczy... Zrobię tam jakiś może mały domeczek. Domeczek. Łóżko może pobuduję, czy coś, żeby zapisać po prostu. I w następnym odcinku lecimy tam i to nie ma bata. Lecimy od razu. Dobra, no to co? Zejdę jakoś. Nie uderzając się, nie bijąc się. Okej. I zbuduję, nie wiem, łóżko. Łóżko. To... Może, jeżeli by mi starczyło patyczków. Nie starczy mi patyczków. Dobra, budujemy. Mam i tak dużo bardzo... Problem będzie z patykami, bo mi się teraz nie za bardzo podoba iść do lasu.
Dobra, trudno, idziemy. Stać mi się nic nie stanie, aczkolwiek. Nie lubię wychodzić tak, ale wiecie co? Wezmę sobie lepiej to i pokażę wam jeszcze jeden bug, czy tam cokolwiek, jakiś błąd, który zrobili. Patrzcie, zapalam sobie, nie? Fajnie, nie? Spoko. I się świeci pięknie, nie? Teraz gaszę latarkę. Halo, halo, gdzie jest moje światło? Bo jakoś nie widzę. Gdyby było ciemno w luj, to chyba bym nic nie widział. I co jeszcze? Chyba latarki, znaczy te świeczki, czy to jest? To jest zapalniczka. Te zapalniczki mają różne kolory, bo na drugim moim save'ie ma... nie, proszę. Mocy. Dobra. Zapisałem, okej, to już nie muszę. Dobra, także widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, do zobaczenia i cześć.